Witajcie na naszej stronie Dzieciaki Testują. Zapraszam Was na recenzję książeczki, czy też bardziej takiego zeszyciku do zabawy Moje ulubione zwierzęta, moje pierwsze naklejanki. Tu na okładce mamy informację, że w książce znajduje się około 40 nalepek wielokrotnego użytku, ponieważ możemy je przyklejać i odklejać jak tylko nam się to podoba. Książeczka ma śliskie, ma dość grube i śliskie strony, z których właśnie bez problemu można nakleić i odkleić te naklejki. I każda ze stron, to jest właśnie tutaj z w rogu jest informacja, że ta jest na przykład zwierzęta domowe i naszym zadaniem jest nakleić tutaj naklejki ze zwierzętami domowymi. Tu widzicie, jest chomik, on tutaj był już narysowany. Ale mamy puste akwarium, mamy pustą klatkę i tutaj jakiś drążek, więc prawdopodobnie coś tutaj będzie musiało się na tym znaleźć. Dalej mamy zwierzęta sawanny, chipcie i krokodyle również tutaj były. I tych stron tutaj kilka jest, na każdej właśnie inny rodzaj zwierząt. Na końcu mamy konie. A w środku znajdowały się naklejki, ja je już tutaj wyrwałam. Dwa takie arkusze naklejek. I przy każdej naklejce mamy informację, co to za zwierzątko i na jakich stronach ono powinno się znaleźć. Obrazki, jak cześć. Widzicie. Cześć, przyszłaś ponaklejać? Obrazki, jak widzicie, są bardzo fajne, bardzo kolorowe. Proszę przejść. Bardzo kolorowe. Martynka tutaj przyszła, będzie teraz pewnie naklejać. No proszę. Dzięki. Tutaj w tej książeczce tak samo są bardzo ładne ilustracje, bardzo wesołe, kolorowe. No to pokaż, zobacz, tutaj mamy zwierzątka domowe. Jakie mamy zwierzątka domowe na tych kartkach? Poszukaj coś domowego, kto mieszka w domu. Kogo tam? Ptaszek. Może mieszkać tu w klatce, nie? Tak. Gdzie to było? Tutaj. Nakleisz go tutaj? Tak. No, to Martynka będzie sobie naklejać. Zaraz zobaczymy, jak to działa przy okazji, bo jak widzicie... Oj, oj, jest dobrze? Jest dobrze. O, no troszkę się tam podarło. Aha, ptaszka. No gdzie ptaszek? Poczekaj, bo on... Dobra, to przyklej go jak jest. Martynce się tam troszkę z narożnikiem udarło. O, jak widzicie, my jeszcze nie bawiłyśmy się książeczką, ale teraz właśnie... A ja widziałam tą książkę. No, widziałaś. Tak wygląda naklejona naklejka. A zobaczysz, czy da się odkleić tego ptaszka i przykleić gdzie indziej? Tak. Troszeczkę ciężko to idzie. Ale się udało. O, tu akurat zostało to, co się nam źle odkleiło z boku tego. Jeszcze tu. Jeszcze tu też zostało. No daj, dobra. I przyklej go albo tam, gdzie był, albo gdzie indziej, gdzie chcesz. Zobaczymy, czy będzie działał, jak się go jeszcze raz przyklei. Tu siedzi ptaszek. No działa. Dwa razy naklejony i na razie jest ok. Jak to tu wygląda? Zobaczmy z bliska. A sama książeczka to jest taka trochę fajniejsza, myślę, odmiana tych zeszytów z nalepkami. My ich trochę mamy, bo Martynka bardzo lubi naklejki, tak? Tak. Lubi naklejać naklejki, także wszelkie zeszyty z naklejkami, takie książeczki z naklejkami kupujemy. Tyle, że właśnie w takich zwykłych, no to się naklei i one tak już zostają, a w tych będzie można się nimi bawić wielokrotnie. Także myślę, że... No to naklejaj sobie. Także myślę, że to będzie właśnie fajna zabawa, fajna książeczka do zabawy na dłużej. Tutaj to jest sawanna. Jakie zwierzęta na sawannie mieszkają? Poszukaj. No poszukaj, może jest gdzieś. I tak to właśnie tutaj nam... No tam jest lew, to go naklej. Tak to właśnie tutaj nam wygląda. Po więcej informacji na temat książeczki, po więcej zdjęć, zapraszam Was na naszą stronę. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam również na naszego Facebooka i do subskrybowania naszego kanału. Pozdrawiam gorąco i do usłyszenia.